Austria. Staranował karetkę autobusem i zaatakował nożem sanitariusza Austria. Autobusem staranował karetkę i zaatakował sanitariusza nożem. W Kitzbuechel, w Tyrolu na zachodzie Austrii kierowca autobusu celowo staranował karetkę pogotowia, a następnie zaatakował nożem 46-letniego sanitariusza. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek rano, informuje portal PULS24. Po dokonaniu ataku wrócił do pojazdu i odjechał. Sanitariuszowi udało się chylić przed ciosem i został jedynie lekko ranny. Kierowcę autobusu aresztowano. Policji tłumaczył, że miał problem z migającym na niebiesko pojazdem uprzywilejowanym i chciał przyciągnąć uwagę. Sprawca kierował autobusem, którym przewoził 24 uczniów. Zobaczył pojazd ratownictwa medycznego z migającym niebieskim światłem który sanitariusz zatrzymał z powodu ruchu ulicznego, podaje policja. Po celowej kolizji z karetką, kierowca autobusu zaparkował swój pojazd, udał się do pojazdu uprzywilejowanego i próbował zaatakować jego kierowcę przez otwartą boczną szybę. Czytamy. Po dokonaniu ataku kierowca powrócił do swojego pojazdu i pustym już autobusem ruszył do odległego kilkanaście kilometrów Going. Wcześniej lekarzowi pogotowia udało się wyprowadzić dzieci z autobusu i zapewnić im bezpieczeństwo. Policja zdołała złapać zbiegłego z miejsca zdarzenia kierowcę po kilku minutach. Śledztwo jest w toku.